pokażę wam, gdzie są punkty smarowania w Ursusie C360, C355. No to tak, zacznijmy może od układu kierowniczego. Tutaj mamy kalamitkę jedną. Tutaj trzeba na przykład przekładnie sprawdzać olej, czy jest, aby na pewno, bo to też liczy do układu kierowniczego całe. Tutaj mamy kolejną kalamitkę. No i tutaj i po drugiej stronie dokładnie tak samo. Później kolejną bardzo ważną kalamitką jest kalamitka od amortyzatora. Od amortyzatora i tego zwrotu całego. To też trzeba właśnie o tym pamiętać, żeby smarować. Później trzeba też smarować właśnie kalamitkę od pompy wody. Patrzmy, może tutaj. Tu tak trochę umazane, bo tam pęknął kiedyś pancerz od obrotomierza i kapało po pasku. No i tak, tu jest właśnie kalamitka od pompy wody. Też właśnie trzeba smarować, bo jak się zatrze, to nie będzie pompować i silnie będzie zatopuje woda. Tutaj chłodnica, trzeba powiedzieć, to zawsze była woda nad kratkę. Znaczy nie woda, tylko płyn. Chyba że ktoś wodę zalewał, to trzeba wtedy pamiętać, żeby nie zalewać płynu już po wodzie, bo później rdza lubi gdzieś puścić i przez takie coś właśnie był remont silnika. Jak już jesteśmy przy silniku, to trzeba zawsze przed każdym wyjazdem sprawdzić poziom oleju. Tutaj właśnie jest bagnet. W tym miejscu. Ja wykręcę. Tak, o, proszę bardzo. Wyciągamy i patrzymy. Proszę bardzo, olej w normie. I po takim sprawdzeniu wody i oleju można wyjechać w pole. Jest z łatwiej rozwiązane, bo się tylko wsuwa i wyciąga ten bagnet. Tak, tutaj mamy wlew oleju. Należy przycisnąć i przekręcić. Nie będę przekręcać, bo jedną ręką raczej teraz tego bym nie dał. Tutaj załączanie sprężarki też jest. Pociąga się to, wpycha się to i to się z powrotem wpycha. Tak się załączy właśnie sprężarkę w 60. Później kolejny punkt smarowania znajduje się o tutaj. To właśnie też ważne, bo to jest od całego zaczepu i od, o, i od tego tu. Bo tutaj to ma chodzić teoretycznie i praktycznie. No i kolejnym punktem smarowania, czym on to miejsce tu był jeszcze? Tu od tyłu oddał się trochę, żeby smarowanie było tego sworznia. Trzeba tu oddał zdjęć i tam kalamitka trzeba do niej dojść. Oddał. Może od tej strony pokażę. Lepszy dostęp na pewno. Ciasno stanęłem teraz. O, tu. Tutaj też trzeba właśnie kortkę przesmarować, a tutaj smar grafitowy musi iść. Znaczy nie, tu nie. Tu musi grafitowy, a tu zwykły, to jest zwykło przekładne. No i tutaj mamy kolejną z układu kierowniczego. Tu kolejną od zakręcania amortyzacji. No i tutaj też bardzo ważna kalamitka się znajduje, o proszę bardzo. To jest kalamitka od całego tego sworznia, co dzięki niemu kierownica wchodzi. Ok.
kranik cieknie. Trzeba go wziąć, klepnąć troszeczkę, żeby nie kręcić, żeby nie uciekało, bo szkoda płynu. Też trzeba właśnie sprawdzać płyn hamulcowy, czy jest. Bo jak ubyło, to może być włącz pęknięty lub tłoczki zepsute. Albo w najgorszym przypadku w zwolnicach w hamulcu może być pędziony. Tutaj też trzeba właśnie pamiętać, że przed wyjazdem trzeba założyć taki, to jest taki pociągacz i on tam wchodzi do uchwytu od pedała hamulcowego i żeby przyciąć jakby hamulce, bo tak się ściągło, jak się nie jeździ, bo wtedy się wyrobiłby ten zawór szybko. A szkoda takiego zaworu by było. No, zaraz pokażę, jak to wygląda. Właśnie lampę nową wstawiłem, muszę troszkę jeszcze pociągnąć, żeby kabel się schował do tego. No też takie teraz robią te nowe lampy, że uzimienią nie robią prosto pod, to jest czasami muszę pociągnąć uzimienie. To denerwujące właśnie. I tu w tym miejscu chciałbym pozdrowić kolegę Przymka i Dawida, z którymi tą lampę montowałem. Halogen oczywiście. Fajnie świeci. A tutaj tego się nie smaruje, bo w instrukcji nie ma, żeby smarować to. Jeszcze jest, słyszałem, że jest coś takiego jak smarowanie wałka od pedałów jednego i drugiego, ale u mnie karmitek na przykład nie ma. Tutaj na przykład robię uchwyt na trójkąt, to jest stary, dobry trójkąt. O. Taki uchwyt, bo te nowe są jak papier. Tym się lekko poruszał i on tak chodzi, taki, o tak się wyginął na przykład, a tym to jednak ja jeszcze wytrzymałem. O, tak właśnie ten pociągacz wygląda, to jest coś takiego. Jedna strona ta wchodzi tu do tego zaworu, a ta pod pedały się podpina. I chodzi fajnie, sobie hamuje, jak trzeba. No tutaj co by jeszcze powiedzieć? Tu są... Proszę bardzo, tu się wlewo do skrzyni olej i się sprawdza poziom też. Też trzeba o tym bardzo pamiętać, bo to jest też bardzo ważne. I również trzeba pamiętać, żeby w zwolnicach olej sprawdzać. Tutaj to też, tu widać, korek tutaj się znajduje. O, tu z boku jest korek. I tu też trzeba się sprawdzać i dolewać, bo jak w zwolnicach nie ma, to jest źle. Dlatego trzeba bardzo dbać o tę zwolnicę, bo się wyrobią i idzie cały tył do wymiany. Na nowe części. A te nowe to prawie jakoś praktycznie zerowo. Oj, na przykład wstawiłem sobie stacyjkę oryginalną z Lublina. Jak robię podróbki klucza, bo to jest ze starej stacyjki klucz, bo się nie chciało. To po niej po prostu, a my jak chcemy przy sobie. To proszę bardzo, tak jak z Lublina. Tylko, że nie jest tutaj wybite LN. I na to trzeba właśnie bardzo uważać. Bo one trochę pochodzą, się styki nim przerobią. A ta z Lublina to jest tak, jak oryginalnie była montowana. Kurs tu się te 360, 30 i 85. Udał, że chcę załącznik lampy tylny. Proszę bardzo. Proszę jeszcze kontrolkę najlepiej tu założyć, żebym widział. Nie załączam, że żeby po prostu świeciło. Lampy z przodu wstawione na 75 W. Dobrze świecą. To są właśnie fajne te uchwyty od lamp, bo nie ma dużej straty światła. A jak jest lampa jednak przykręcona do maski, to są wielkie straty światła. Przed maską jest praktycznie cima. A tak fajnie zachodzi. No teraz tu jest cima, bo jest podjechany do samego końca pod ścianę. I do temu tak wyszło.
Oczywiście lampa podłączona jest pod tym. Pod normalnie lampy. O. Jak mam te lampy, to można załączyć tą tylnią roboczą. Tak jak była w oryginale, tylko w oryginalnej się załączało z tyłu tam. Ja sobie pociągnę w kabel elegancko. Elegancko. Trochę maratu to mam. Muszę posprzątać tam mniej więcej. Jak teraz patrzę na YouTubie, jak te nowe kabiny są, wszystko to fajne. One są z materiału, pewnie rozcieńcze są w środku te. Te celowniki całe są pewnie rozcieńcze w środku. I też jakość nie jest taka. Tu mieli ładnie wszystko zrobić w tamtych czasach elektrodowo z spawarką, a teraz mają problem z domatami pięknie pospawać. A w tamtych czasach mieli pięknie elektrodą wszystko porobić, że nie ma nawet praktycznie spawu nie widać. Teraz takie podmarkane robią wszystko jakoś gorszą niż Ukraińce. Ja jeszcze raz pokażę krócej. Jeżeli to był oryginał Lublin, to by tutaj właśnie stało w tym kwadraciku LN. A do podróbki właśnie robili taki są krócej jak do oryginału. Te paski o to właśnie chodzi. Aby tych pasku nie było, to zawsze zrozumiał, bo niektórzy nie mają na podróbce. A tu taki... Taki poładzani błąd człowieka, no w sumie. A jeśli chodzi o smarowanie, trzeba zawsze pamiętać też, żeby popatrzeć raz na porę lot tu do tych piastów, czy tam jest odpowiednio ilość tawotu. Bo to jest bardzo ważne, inaczej się wyrobi, cały luz się robi. Trzeba wszystko smarować do porządku, bo jak się nie posmaruje, to później to nie jeździ. Czasami też trzeba zajrzeć w filtr oleju od podnośnika, który się znajduje o w tym miejscu pod tą śrubą. No tam jeśli ktoś z grzyto biegami, tam się zgromadzają opiłki, później pompa wolniej podnosi. Kiedyś był odcinek z obsługi właśnie odwałka od pompy i biegów polowych szosowych. Będzie z tego na pewno filmik z obsługi. Jak wszystko działo. To będzie już w praktyce pokazane, bo na sucho tego nie idzie tak robić. Właśnie można używać podnośnika bez użyciowałka. I to idzie na tym wszystko powyłączać, pozałączać, a niektórzy tego nie wiedzą i się cieszą. A teraz ten trójkąt to elegancko wygląda na takim założeniu. Tu by się też przydały siłowniki gazowe i by było wtedy super. A to w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Trzymajcie się, na razie, cześć!